W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, przed paroma dniami rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Okres przygotowania przed najważniejszymi świętami w roku liturgicznym, mianowicie przed Wielkim Tygodniem oraz Wielkanocą. Okres ten ma charakter pokuty, który wyrażony jest brakiem kwiatów na ołtarzu, brakiem radosnego Gloria in Excelsis Deo, również radosne Alleluja znika z mszy świętej i brewiarza, a szaty najczęściej są koloru fioletowego. To wszystko, jak sama nazwa okresu, kojarzy się nam nieprzyjemnie. Jest okresem wyrzeczenia i ofiar, które podejmujemy. Wiemy, że należy podejmować pewne praktyki pokutne. W naszym kraju jest to dosyć mocno przyjęte, żeby robić postanowienia. Natomiast mniej jasna okazuje się często motywacja oraz cel owych praktyk, które podejmujemy. Wiadomo, że warto, a nawet trzeba coś czynić w Wielkim Poście. Pytanie tylko po co, w jakim celu? Niektórzy czynią to, aby udowodnić sobie albo innym, że mogę obyć się bez tej rzeczy, która sprawia mi radość i przyjemność. Albo też mogę pokazać sobie, że stać mnie na chrztę heroizmu w działaniu dla Pana Boga. Ale to nie jest dobry cel, nie jest to dobra praktyka, dobre nastawienie. Aby pokazać dobre, w sposób taki, dlaczego nie jest to właściwe, te nastawienie właśnie z takim podejściem, aby pokazać sobie czy innym, że coś potrafię zrezygnować, czegoś potrafię zrezygnować, niech to zilustruje pewna anegdota. Pewnego dnia ojciec rodziny próbował zachęcić swoich synów, aby podjęli na Wielki Post trochę bardziej ambitne postanowienia niż to, że zrezygnują z czekolady czy cukru w herbacie. Chłopcy przemyśleli to, zachęceni przez ojca rzeczywiście podjęli bardziej ambitne postanowienia. Jeden starszy z nich podjął postanowienie, że nie będzie bił swojego brata przez cały okres Wielkiego Postu. Postanowienie bardzo spodobało się ojcu, gdyż to był jeden z głównych problemów owego syna. Około w połowie Wielkiego Postu tata pyta: słuchaj synu, jak idzie ci te postanowienie? Wiesz tato, w sumie to dobrze, ale nie mogę się doczekać Wielkanocy. I to pokazuje nam właśnie tą trudność tego postanowienia, że my podejmujemy postanowienie tylko w tym celu, aby na ten okres coś zrobić, ale później nie chcemy, żeby to owocowało. Na 6 tygodni z czegoś zrezygnuję, ale później od razu do tego wracam. Nie jest to poprawa, nie jest to moje nawrócenie, tylko właśnie pokażę. Ja potrafię to albo tamto uczynić, ale później do tego wracam. To nie zmienia mnie w ogóle. I ta anegdota pokazuje właśnie te wielkie nieporozumienie związane z naszymi wielkopostnymi wysiłkami. Obok nieprzyjemnej konieczności zrezygnowania z tego czy owego, co lubimy, zakładamy z góry, że to tylko tymczasowa konieczność. Byle wytrzymać do Wielkanocy, a później można znowu wrócić do starego życia. Te wyrzeczenia nam wychodzą rozmaicie, w zależności od naszej siły woli, siły charakteru. Możemy to albo tamto lepiej albo gorzej wykonać, ale właśnie, czy to jest cel Wielkiego Postu, aby zrobić coś krótkotrwałego. Pojmowanie tego celu w ten sposób wydaje się ciężarem i czymś niezwykle przykrym. Powoduje to, że też religię chrześcijańską, katolicyzm, odbiera się jako coś nieludzkiego, coś, co się człowiek musi ze wszystkiego wyrzekać, coś musi zawsze ofiarować. Nie ma w tym żadnej radości, nie ma w tym żadnego szczęścia. Jak święty Paweł mówi, że jednak jesteśmy, właśnie ten paradoks chrześcijaństwa, z jednej strony jesteśmy prześladowani, a z drugiej strony nic tam się nie dzieje. Z jednej strony jesteśmy na pozór dla świata smutni, ale tak naprawdę jesteśmy weseli. O ile właśnie rozumiemy cel naszego życia, cel również Wielkiego Postu. Dlatego nie chodzi tutaj o to, aby podejmować ofiarę dla samych ofiar, wyrzeczenia dla samego wyrzeczenia na te 6 tygodni, ale po to, aby nas zmienić, aby się nawrócić. A takie jednostronne właśnie podejmowanie i pojmowanie życia religijnego, ascezy chrześcijańskiej jako taka przykra konieczność powoduje to, że
następuje zniechęcenie i zwątpienie, szczególnie gdy nam jeszcze nie wyjdą te postanowienia. Gdy okaże się, że te postanowienia po paru dniach czy po paru tygodniach zostały złamane. Wtedy jest wielka jedna katastrofa. Po co to wszystko robić? Po co się starać, skoro i tak mi nie wychodzi? Więc jeżeli nie na tym polega cel Wielkiego Postu, nie na tym polegają praktyki wielkopostne, więc na czym? Aby móc to zrozumieć, musimy pamiętać o kondycji człowieka, czyli pamiętać i mieć przed oczyma, że człowiek jest w stanie natury zranionej grzechem pierworodnym i ma w sobie skutki grzechów, pewną skłonność do grzechu, łatwość w czynieniu zła. Pomimo tego, że zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa i post ma za cel przeciwdziałać tym skłonnościom, aby to, co grzech pierworodny zepsuł, za pomocą łaski naszego starania i współpracy z nią naprawić. Aby wrócić do pierwotnej harmonii i tego ładu, jakie było w stworzeniu przy tym, gdy Bóg je stwarzał. Dlatego właśnie próbujemy podejmować różnego rodzaju wyrzeczenia, aby przywrócić panowanie wyższych władz naszej duszy nad naszym ciałem. Aby to rozum kierował nad namiętnościami i porywami naszej natury, a nie one kierowały nami. I ten cel właśnie, nawet wtedy, gdy związany jest z pewnym wysiłkiem, jest czymś niezwykle pozytywnym. Ten post, umartwienie, wyrzeczenia przywraca w nas to, co w nas najszlachetniejsze. Panowanie duszy nad ciałem. I nawet jak wiąże się to z pewnym wysiłkiem, jest to coś bardzo dobrego. I wtedy też o wiele łatwiej jest podjąć ten wysiłek, gdy rozumie się, po co się go podejmuje. Gdy trzeba go podjąć, aby go podjąć, to nikt z nas nie lubi ofiary, nikt z nas nie lubi krzyży. Ale my nie mamy miłować krzyża dla niego samego, ale z tego powodu celu, do którego on może nas doprowadzić. Inaczej mówiąc, polega post i nasze postanowienia na tym powinny polegać, aby walczyć z naszymi głównymi wadami. A ćwiczenia, postanowienia, jakie robimy, mają nam w tym pomóc, aby wzmacniać naszą wolę i wyleczyć nasze wady, zwyciężając je. I to wyzwolenie woli jest bardzo ważne, gdyż tym bardziej jesteśmy ćwiczeni w odmawianiu sobie pewnych rzeczy, tym bardziej wola staje się skora do posłuszeństwa rozumowi, a wtedy łatwiej jest też nie ulegać pokusom, jakie mogą się u nas pojawić. Musimy też pamiętać o ważnej rzeczy, która często jest przez nas zapominana, to wielkie rozróżnienie między umiarkowaniem a umartwieniem, pokutą. I my czasami myślimy, że praktykując umiarkowanie w Wielkim Poście, czynimy zadość umartwieniu, a to bynajmniej tak nie jest. Umiarkowanie jest bowiem cnotą, która polega na tym, że we wszystkim, co robimy, z czego korzystamy, robimy to zawsze z należną, rozsądną miarą. Jak powinniśmy zawsze praktykować tę cnotę, niezależnie od okresu liturgicznego, nie jest tak, że właśnie mamy być umiarkowani w Wielkim Poście, a poza nim nieumiarkowani, tylko mamy być umiarkowani zawsze, a Wielki Post mamy podjąć pewne praktyki pokutne. A pokuta to właśnie nie jest umiarkowanie, jest to wręcz coś więcej. Ta cnota polega na tym, że odmawiamy sobie rzeczy godziwej i dozwolonej na pewien czas lub na stałe, po to, aby wynagrodzić Bogu za grzechy lub uwolnić się z jakiejś wady, ale rezygnujemy z czegoś, co jest moralnie dobre, co jest właściwe, co nie jest grzeszne. Nie można powiedzieć tak, że ja w Wielkim Poście nie grzeszę i to jest mój post. Nic więcej nie robię. Nie, bo grzeszyć, nie grzeszyć to musimy zawsze, nie tylko w okresie Wielkiego Postu. I z tego jasno wynika, że pokuta to coś dobrowolnego. Nie pokutuje ktoś, kto mówi, że przestanie kraść, zdradzać żonę i tak dalej. Do tego jest zobowiązany zawsze, niezależnie od okresu liturgicznego. Podobnie, gdy ktoś mówi, że w Wielkim Poście nie będzie upijał się alkoholem, choć jest to coś dobrego, chociaż na ten okres to uczynić, to nie jest żadna pokuta, tylko praktykowanie cnoty umiarkowania. Inaczej mówiąc, umartwienie, pokuta czy post ma za cel odmawianie sobie rzeczy dozwolonych i dobrych, aby wzmocnić naszą wolę i walczyć z naszymi wadami. Wyrzeczenia te mają wprowadzić ład i harmonię w nasze pragnienia, chęci czy używanie dóbr.
porządku, który jest zburzony przez grzech pierworodny, jak również nasze osobiste grzechy. Bo pamiętajmy też, że to nie jest tak, że my mamy tylko te trudności z tego powodu, że Adam zgrzeszył. My też grzeszymy i te grzechy zostawiają w nas pewną łatwość i skłonność do tego, aby je ponawiać. Nie jest tak, że to wszystko przez Adama, a my to jesteśmy tylko biednymi ofiarami grzechu pierwszego człowieka. I taki jest cel właśnie Wielkiego Postu. Walka ze swoimi grzechami i złymi skłonnościami. I to jest coś niezwykle pozytywnego dla każdego, chociaż trochę, to choć trochę myśli większymi kategoriami niż chwilowymi zachciankami naszej natury. Zbawiciel mówi w Ewangelii świętego Jana: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I właśnie post wyzwala nas, czyni nas naprawdę wolnymi, nieuzależnionymi od zachcianek czy kaprysów naszej natury. Święty Paweł mówi również w liście do Rzymian: czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch. Bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Tak więc, gdy ulegamy podszeptom naszej natury, ulegamy naszym zachciankom w sposób nieuporządkowany, stajemy się niewolnikami ich i im służymy. To wtedy ciało zaczyna rządzić duchem. I to jest ten przykład zniewolenia grzechowego. A praktyki wielkopostne mają za cel uwolnić nas z tej niewoli, z tej uległości naszym wadom i słabościom, przywrócić porządek i uczynić nas panami samych siebie. I właśnie to dla nas, katolików, powinno być ewidentnie jasne, że chrześcijańskie życie, chrześcijańskie umartwienie, które praktykujemy przez całe nasze życie, to, co prowadzimy, to jest coś niezwykle dobrego. Coś, co nas uszlachetnia, czyni nas lepszymi. W takim rozumieniu, że właśnie bardziej postępujemy zgodnie z naszą naturą, czyli że duch panuje nad ciałem i ten duch zależny jest od Pana Boga. Dlatego, drodzy wierni, w zależności od konkretnych praktyk, jakie podejmujemy, próbujmy przywracać harmonię w konkretnej dziedzinie naszego życia. Aby rzeczywiście ten okres był dla nas owocny, pamiętajmy o jego celu. Abyśmy na końcu naszego postu, gdy on się skończy, żeby w nas były te owoce, które będą trwały również po jego zakończeniu. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.